Cześć wszystkim, Unpuzzle X, odcinek 3. I plan jest taki, robimy dzisiaj 30 leveli, tak jak to było w odcinku poprzednim, ale od następnych odcinków zrobimy sobie, nie wiem, no myślę, że na przykład wejdźmy do leveli, bo teraz myślę, że to dobry pomysł, żeby Unpuzzle grać, no powiedzmy, że co drugi dzień na przykład. Co drugi dzień moglibyśmy robić sobie odcinki właśnie z Unpuzzle, tak? Co drugi dzień. I Unpuzzle X, tak? A potem Unpuzzle R. Unpuzzle X oczywiście jeszcze sobie zrobimy ten tryb drugi. Tak, zrobimy sobie, zobaczymy jak on wygląda. Ale teraz no na razie zajmujemy się tym trybem normalnym. Wiemy, że tutaj jest 250 leveli, tak to było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć razy... W każdym jest po 50 leveli, nie w każdym zestawie. No, na to wychodzi, więc po 50 leveli mamy. Dzisiaj zrobimy sobie 30, żeby dobić do tego setnego levelu. Setny level zrobimy i skończymy odcinek, ale w następnych zrobimy sobie, nie wiem, po 50 może leveli. Albo jeżeli trudność będzie zbyt duża, no to zostaniemy przy tych 30. Ostatnio zrobiłem 30 leveli, nie, bo wtedy to było to, że wtedy to było skracanie odcinka, nie, do 30 minut. Dzisiaj już jakby przestało to obowiązywać. Zanikło gdzieś. Dobra, myślę, że już wiadomo, jaki jest system nagrywania, no to kręcimy naszymi puzelkami. Trudność w tym była taka, przypominam albo informuję osoby, które nie widziały odcinków poprzednich. Tutaj puzelki możemy obracać, nie? Te puzelki mają swoje jakby... swoje części, które no, łączą się z innymi puzzlami, nie? I żeby wyrzucić puzzle, no bo gra polega na tym, że wyrzucamy puzzle. Żeby wyrzucić puzzle, no to puzzle może się przynajmniej jednego może się trzymać, ale pod takim względem jednego, że mogę wyrzucić ten puzzle. Jeżeli, o tak, tego mogę wyrzucić, bo no w zasadzie niczego się nie trzymał, nie? Ale tego na przykład nie mogę zrobić w tę stronę, bo się trzyma od dołu, nie? Mogę w górę, tak? Ale nie mogłem na boki, w prawą to tutaj jest jeszcze, nie? No puzzle w siebie wlecieć nie mogą, nie? Okej, tak, tego mogę wyrzucić tutaj. Odkręcić tego, tak? No właśnie, i tak wygląda, jeżeli chodzi o wrzucenie puzzla w puzzle. No nie przejdzie. Więc trzeba to w ten sposób robić. Mam nadzieję, że krótkie przypomnienie, o co w tej grze chodzi, wystarczy i możemy bawić się puzzlami. Okej, okay. To był level 71, nie? Dobra. No myślałem, że reklam nie będzie, ale dobra. Najwidoczniej... będą się pojawiać. Dobra, robimy to. Kolejny level na pokrętła. To już jest nasza kolejna trudność, nie? To nie jest pierwsza, to już jest kolejna. Któraś z kolei. Dawaj to. Okej, to najpierw tego w takim razie, skoro tak... kręciłem tym puzzlem, chciałem wyrzucić tego do góry, a potem zauważyłem, że mogę wyrzucić tego z boku. Tutaj dwoma nie mogę kręcić, tylko jednym. Dobra. Rzucamy. Teraz tego. Tutaj te. Te levely są łatwe, nie wymagają dużego myślenia. Sama gra jest na myśleniu oparta, ale tutaj nie trzeba dużo myśleć. Minuta i level zrobiony. A teraz mi nie weszła reklama.
I mamy już tutaj nie dość, że pokrętła, to wybuchy i strzałki. No i połączone puzzle. Dobrze, zaczynamy sobie od jakiegoś pojedynczego, bo właśnie tu jest dostępny. To jest drugi dostępny puzelek, tutaj widzę trzeci. Tak, mogę wyrzucić jeszcze te trzy tutaj, tak. I tą strzałkę. Więc mogę już jakieś pokrętła stąd odkleić. A ta strzałka, no to musi poczekać, aż ten cały rządek wyrzucę. Mogę już się pozbyć tych strzałek, wlecą w wybuch. Okej. Jak rozumiem, teraz mamy wrzucić ten rządek puzli właśnie w wybuch. Tak, tak. Nie mogę go wybuchnąć, jak jest... Nawet jak nie ma puzli obok niego. Puzzle po prostu czeka do zakończenia levelu. Okej, teraz reklamy się nie pojawiają. Okej, wrzuć tego w wybuch. Tutaj zniszcz. Tak. Robimy w ten sposób. Teraz mamy jeszcze znaczki, nie? To mogę, może iść w górę. Czasami niektórych ruchów się nie zauważy, bo tak są połączone i że się, może się to komuś nie rzucić w oczy. Przykładowo właśnie był tamte puzzle, nie? Się trzymały dwóch, tak? I tutaj jeden się trzymał w wybuchu. I można było go nie zauważyć, nie? Albo długo go szukać i w końcu by się go znalazło. Dobrze. Mamy tutaj tą naszą trudność z kręciołkiem. Level 75. To coś, nie? Ale żeby go w ogóle uruchomić, to ja potrzebuję pierwszy 18 puzli usunąć. No na nic mi to, nie? Dopóki 18 puzli leży, to tym się nie pobawię. No tutaj jest ten krzyżyk, który pozwoli się bawić tym pokrętłem. Dobrze. No to mam pierwsze dwa puzzle, potem następne dwa. Nie mogę tego tak... Kręcić mogę tymi. Tu jest, dobra, już widzę. Dobra, wiem, że chodzi o to, żeby wyrzucić te w górę, więc muszę tak ustawić. Okej, poszło. No i co teraz? Tego w dół. Tego w dół, tego w dół, tego w dół. Te tak. Te w górę, tego tutaj. I szczerze, nawet nie muszę się nim bawić tutaj. W sumie muszę. Dobra, wyrzuć tego. Niestety to się tak trzyma, że zawsze się będzie trzymać dwóch. Nie ma czegoś takiego jak niepotrzebna umiejętność. Umiejętność zawsze się przyda. Tylko nie zawsze to widać. No tutaj jeszcze się trzeba to. No, czekaj. Tak. Jak łapiemy te puzzle, to im te pokrętła znikają. Można w ten sposób sobie przyspieszyć to. Okej, znikaj mi to. Tu są jeszcze te czerwone, nie? Te czerwone polegają na tym, że żeby usunąć tego puzzla, to ja muszę usunąć pierw te dwa, nie? Jeden usunięty, jeszcze ten drugi trzeba usunąć, żeby móc usunąć tego tam. Zrobione, więc można było się pozbyć tego tam puzelka z lewego górnego pasa. Rogu. Tak. Tutaj potrzebuje się pozbyć tych trzech naraz, żeby tym się bawić. A to do znaczków należy. Ten puzelek. Tak. No właśnie, sobie jeszcze tak kręcić, nie? Dobrze. W ten sposób. Jedziemy w ten sposób. I tutaj mogę... O nie, nie mogę. A w górę? Nie mogę. Czekajcie. Teraz mogę. No tu jeszcze było jedno kółko, które nie mogło nigdzie uciec. A wybuch miało nad sobą, więc można było to wykorzystać. Chciałem w wybuch to wrzucić. Tylko, że celowałem w tego puzelka na środku. Okej. Wybuchnij tego.
Innej opcji nie było. Dobra, no to mogę już w sumie. Do wybuchu w sumie już nic nie sięgnie. Pięknie. Mogę w ten sposób wybuchy niszczyć. Po prostu rysuję sobie po ekranie i wybuch znika. O, masz 5 pokręteł na jednym pasie. Takie trudności no, już się zaczęły, nie? Okej. Okay. Wybuchamy. O. Jeszcze w parze działają, nie? Ale dobrze, że mógłbym jeszcze w ten sposób sobie poradzić. Okej, tego mogę? Tego na dole mogę. Ten na środku już ma pokrętło usunięte, wykorzystane. To robię co? Jeżeli uda się. Okej, udało się, to mogę wyrzucić tego. Te trzy. Teraz mogę wyrzucić tego. Kolejne pokrętło znikło. Zniknie kolejne. Nawet dwa. Jeszcze zostało to jedno. A kółka jak usunę? Dobra, już wiem. To idzie w górę. To znika. Żeby wyrzucić te strzałki, tutaj potrzebuje się prawej strony pozbyć. Muszę ją rozebrać. Rozebrana. I mogę się cieszyć z wygranym levelem. 20 puzli muszę, nie? Te blokady tutaj się nam pojawiły. Tutaj 20 puzli, tutaj ten jeden, więc już blokada została usunięta z jednej strony. 3 puzle kolejne odpadły. I mogę się bawić tym, nie? Ten krzyżyk ma na sobie ten puzzle, nie? Za 23. Okej, okay, tego mogę na dół. Okej, okay, kółka. Właśnie. To raz, że kręci tymi trzema puzzlami. Dwa, że ma na sobie pokrętło. Dobra, czyli tutaj chodzi coś o już wiem co. To. No. Mogę wrzucić tego. Kółka. Mogę jakoś? Nie mogę. Chociaż teraz mogę. Dobra, znika pokrętło. Wyrzucamy te trzy. Dobra, już jest. W porządku. O nie. Ten puzzle jeden się kręcił. O, już tego. Się kręcił. Przez cały level. Na tym krzyżyku. O, a to co? No, jakaś nowość. Tego nie widziałam nigdy. Bo nigdy nie robiłem części Unpuzzle X. Dla własnej zabawy to kiedyś robiłem Unpuzzle normalną wersję. Wtedy Unpuzzle X i Unpuzzle R nie było. Teraz już jest. I się nim bawimy. No i tutaj takie są numerki. No, do tych leveli to już będzie trzeba mieć cierpliwość, co? 81. Dlaczego? No bo one nie są. Nie są aż takie łatwe. Przynajmniej teraz są łatwe. A potem wiadomo, że nie będzie z nimi tak łatwo. Takie samoluciki były w pierwszej części Unpuzzle, ale one nie były do wyrzucania, tylko do blokowania moich puzli. A tutaj mogę te puzzle po prostu przesuwać i je wyrzucać, nie? Zielony i niebieski jest tor. Może potem będzie więcej takich torów. Te strony musiało iść. Okej. Okay. I teraz są normalne puzelki. O, i nasza ścieżka. Okej, okay, mogę w ten sposób? Dobra, teraz tak. No i rozwiązaliśmy zagadkę. Tak, tak.
A dobra, myślałem, że te strzałki są połączone, ale nie. Jakby były połączone, to nie dałoby rady. One nie były połączone. Tylko były osobne. Dobrze. Tutaj kolejne puzelki. Tam nie było się nad czym zastanawiać, tak? Bo to były puzzle luźne. Zrobimy to w ten sposób. No właśnie, tu wybuch jeszcze z tym jeździ, więc mogę wyrzucić tego też. Również tego. Mogę tego wyrzucić. Tak, w ten sposób. Dobrze, o. Okej, tego też. O, tu wybuch potrzebuję. Dobra. Tam dwa puzzle w siebie celowały, no to musiałem jeden zniszczyć, potem drugi mogłem normalnie wyrzucić, ale już, jak już miałem wybuch, to z niego skorzystałem. No i zobaczcie, jak mi tutaj zrobili numer 5 puzzli, żeby się bawić tymi na zewnątrz. A te 5 puzzli jest w środku. Jak rozumiem, jak już nie będę miał tych puzzli na ścieżce, to będę mógł wyrzucić tego tutaj. No tu są 4 puzzle, nie? A ja mam 5 puzzli wyrzucić, żeby się bawić dalej tymi. Okej. Okay. Zadanie jest takie. Podajemy i wyrzucamy. Podaj. Tylko tu akurat musiało być odpowiednią stronę. O, weź. O, czekaj właśnie. Bo ta strzałka nigdzie by nie uciekła, nie? Ta strzałka jest w dół. Żeby pójść w dół, to akurat potrzebowałem tego jednego puzzla. Nawet tego nie mogę usunąć. Dobra. Bo nie zauważyłem, że jeden puzzel był dostępny za 4 puzzle, a nie za 5. Dobra. Nawet za 3 chyba był, nie? Dostępny. Level zrobiony, 85. Szybko z tymi levelami jedziemy. Są ciekawe i bardzo szybkie. Dobrze. Teraz te wybuchy będą... Będziemy nimi jeździć. Więc możemy... Skoro możemy je wykorzystywać, to... Robimy to. Ale to jest takie zadanie, żeby je wykorzystać, bo inaczej... Nie ruszę większością puzzli. Na przykład te strzałki tu na bokach, nie? Jedna włazi w drugą. Potrzebny wybuch. Wybuch... W większości przypadków rozwiązuje cały level. Tutaj znowu. Tutaj strzałeczki. I tutaj w sumie już koniec. No i po sprawie. Okej. Okay. O, już chciałem... A, nie, okej. Okay. Myślałem, że nie ma ścieżki, ale ścieżka jest tak schowana. Ścieżka jest pod puzzlami, więc już mogę sobie ją otworzyć trochę. Więc to po prostu się miejscami zamienia i tyle. Okej. Okay. Ścieżka jest tak schowana, że nie można było jej nie zauważyć na pierwszy rzut oka. Ale jak już widzieliśmy ten niebieski tutaj... Tą niebieską zabawkę, która ma na sobie znaczek trasy, to wiedzieliśmy, że gdzieś tutaj jest niebieska ścieżka, którą się uczyliśmy przez poprzednie levele. A tutaj jeszcze? Jeszcze jeden, ok. Ale ten jeszcze 5 puzzli potrzebuje. Dobra, no to mogę w ten sposób, w ten. I strzałek się pozbywamy. Zrobione. No, kolejne numerki. Okej, nie wyrzucamy, bo nie mam gdzie. Chciałem pierw jedną stronę rozebrać, ale to tak nie idzie.
Trzeba się tym pobawić. Okej. Okay. Strzałeczka. Okej. Okay. Teraz druga. Poszła. Trochę już rozbieram tą trasę. Żeby wyrzucić je, to ja potrzebuję mieć gdzie wyrzucić te zielone. Okej, okay, tu jest jakieś rozwiązanie, którego nie widzę. Czyli trzeba je jakoś wyrzucić. Dobrze. Tylko jak? A, wiem już jak. A właśnie, tak. Okej. Okay. I leci. Trzeba było to zauważyć. I zadanie zrobione. No z tymi kółkami jest to samo. Dobra, kółek nie wyrzucę, więc na razie muszę rozebrać się prawą stronę bardziej. Teraz wyrzucimy strzałkę. Ok, czyli trzeba środek otworzyć. Dobra, i poszło. Zrobione. O, tutaj trzeba było trochę bardziej być spostrzegawczy, nie? Spostrzegawczy tej grze bardzo plusuje. Większość sukcesu polega na spostrzegawczości w niektórych levelach. Tak. Spostrzegawczość to najlepsze. Najlepsza pomoc tutaj. Może nie przy takich łatwych tutaj nie połączeniach, ale przy takim tam. No to spostrzegawczość była potrzebna. Tutaj mogę sobie te puzzle porozwalać i mogę po prostu normalnie ten wybuch tutaj podtrzymać. Mogłem i powybuchać te puzzle na tej trasie. Okej, okay, tamten jeszcze. Czyli w zasadzie nie wyrzucę jeszcze tego w dół. A w zasadzie to tylko może pójść w dół ze względu na ten kabelek, nie? Ten kabelek nie pozwala, żeby to poszło w lewo. Okej. Okay. Znaczki. Okej, okay, strzałki. Teraz tak. No i w końcu mamy level zrobiony. To był 89. W sumie nie wiem. Jest tu 250 leveli, nie? Mógłbym zrobić ten tryb gry na strzałkach. Ale nie wiem, czy jest to tak konieczne. 250 leveli robić jeszcze raz w zasadzie byłoby te same, tylko te białe puzzle byłyby ze strzałkami. Ja mogę to zrobić, ale czy jest taka konieczność? Można odpuścić, owszem. Kręcić tym nie mogę, nie, ale mogę to złapać. O, weź jeszcze to jedzie razem z tym. Powiedzmy, że ta kierownica jedzie razem ze swoimi puzzlami. Zabawne. Dobra, te wszystkie trzy tu mogę już anulować, pozbyć się ich. Ciekawe, czy mogę wybuchnąć tego puzzla, który robi za kierownicę. Byłoby zabawnie. Puzzle z zielonej trasy jakoś mogę wyrzucić. Okej, okay, strzałka jest. Czy mogę? Albo nie, wiem już, które. Tego mogę, właśnie. Teraz mogę tego. No i załatwione. O nie, nie mogę tego wyrzucić. Nie mogę tego wyrzucić, bo to jest puzzle
końcowe, a puzzle końcowe no nie są do wyrzucenia w trakcie gry. Okej, tutaj wybuch podajemy do drugiej ręki. Okej, w sumie mogę to po prostu wrzucić w ten sposób. Dobrze, tym trzeba kręcić było. Było trzeba kręcić, tak, pokręcone. Okej. Aha, trzeba podać do góry. Ale najpierw trzeba... Tak, wyrzucić w ten sposób. Teraz tego usuwamy z drogi, podajemy do ręki, wyrzucamy, niszczymy puzzle i mamy level zrobiony. Teraz 90. O, już widać, że będzie zabawa. No, zielone i niebieskie się krzyżują. Okej, to może... Okej, niebieskie strzałki już zostały zniszczone. Te zablokowane jeszcze muszą poczekać. To w takim razie wyrzucamy te dwa. Znaczki jeszcze czekają, ale mogę pobawić się tym i mogę wyrzucić tego oraz tego. Następny krok to będą puzelki. Ten tutaj. No, dobrze, to w takim razie może... Okej, już wiem co. Te znaczki, tylko trzeba ten wybuch ustawić do góry i teraz mogę je wyrzucić. Dobra. Ruszyło. No, teraz to już mamy koniec levelu prawie. Tak to widać. Okej, potrzebuję zielonego tutaj na drugi punkt. Wyrzucamy te. Kolejny znaczek do wybuchu. O, tutaj kolejne wybuchają. Te levele to już tak na wybuchaniu polegają, nie? Teraz moim zadaniem jest postawić tego tutaj. Wycofać te puzzle, żeby powybuchały. Bo inaczej bym tych strzałek w ogóle nie wyrzucił, nie? Bo one wszystkie w lewo, a w lewo jest ta kierownica. Będę to kierownicą nazywał. I kolejna jakby, powiedzmy, trudność. Puzzle, przez które mogą przelatywać w ten sposób, nie? Puzzle są puste, nie? Puzzle jak puzzle, nie? Ale zabawa z nimi jest fest. Okej, powyrzucane te pustki. Pewnie wprowadzą jakieś zakopanie kiedyś. Może będzie tak, że to będzie puzzle z dziurą, a się nie strzaisz. Się nie skapniesz, że jest dziura w środku. I będziesz szukał rozwiązania, które masz pod nosem. Dobra, tutaj właśnie był taki puzelek, który był pustką już gotową do odczepienia. 95 level, jeszcze 5. I zobaczcie, reklama, pojawiła się jedna. Więcej nie ma. Okej, mogę w ten sposób, nie? Mogę przez puzzle wyrzucić, nie? Ale żeby z samego tego puzzle, przez którego wyrzucam, wyrzucić następne, to najpierw oczywiście muszę odłączyć od niego inne, a tutaj to nie zrobię nic, więc trzeba... Tutaj był, na środku, się schował. No właśnie, bo te pustki są niby podpowiedzią, że trzeba poszukać puzzla, który może przez niego przelecieć. No teraz już tak będzie, nie? Że pustka sobie od tak tu nie stoi. Jakiś puzzle musi przez niego przelecieć. No już teraz będą takie levele. Jakiś puzzle musi przelecieć, bo inaczej no pustka nie miała, nie byłaby tu potrzebna, tak? Jak jest pustka,
To znaczy, że do czegoś ona ma służyć. Ok, więc mogę puścić tego w dół, tylko najpierw potrzebuję go uwolnić. Uwolniony, więc poleciało w dół. Mogę zrobić w ten sposób, tak, i strzałka odlatuje. Prawe 5 puzli odpadło, jeden z dołu. Czyli w sumie 6 puzli odleciało. Następne tutaj są te dwa puzle. Nie mogę wyrzucić tego. Te dwa mogę, znaczy tego jednego. Mogę przerzucić przez te dwa. Mogę teraz odkręcić tego. Sama pustka przez takie puzzle nie przeleci, nie? Okej, wiem co. Właśnie te znaczki tak stały przy tych pustkach, przy tych puzzlach dziurawych. Trzeba było się zorientować, że o nie chodzi. Zrobione. Wiecie co, nie będę robił tego trybu drugiego, bo już teraz będzie długo. Jeżeli koniecznie chcecie, żebym zrobił drugi tryb gry, tak, czyli na strzałkach, to napiszcie w komentarzach. Jeżeli mam zrobić ten tryb, to komentarze. Ten zrobimy do końca, ale tamten już powiedzmy nie będzie obowiązkowy. W innych częściach robiłem to. Tam nie było aż tylu leveli, 250. Mi to wystarczy, czuję. Więc jeżeli wam będzie niedosyt, napiszcie w komentarzach, a wtedy nagramy tamten tryb. Już teraz możecie te komentarze pisać, żeby nie zapomnieć, tak? Okej, okay. Dwa puzzle wyrzucone. I wiem już co. Ten puzzle ma pokrętło. I można było po prostu w ten sposób zagrać. O, tutaj jest. No właśnie takich puzzli czasami można nie zauważyć. Pustka w pustce, nie? Pustka przez pustkę ma przejść. No nie. Tak to nie będzie wyglądało. Tutaj jest puzelek. Te znaczki no nigdzie nie polecą. Okej. Okay. Nie używam wskazówek, bo mi to tylko psuje zabawę. O, tu są jakieś... Dobra, więc co? Bo ta strzałka nie jest połączona z tamtymi. Ta strzałka była jednym puzzlem. Nie była połączona tą żółtą kreską, więc mogłem wyrzucić, powiedzmy, otoczenie tej strzałki przez tą strzałkę, przepuścić po prostu i tyle. To było to zadanie, które musiałem znaleźć. To rozwiązanie, tak? Tamtego chwilowego braku no, ruchu. Ruch znaleziony i level zrobiony. Jeszcze mamy do zrobienia 98, 9 i sam level 100. Dobrze. Zaczniemy sobie od tego tu i tego tu. Pierwsze trzy puzzle właśnie odpadły. Ale fajnie wyglądają te dwa puzzle połączone do góry. Trzy pary takie są. Sześć takich par. Tak, tego muszę i tego. A nie, bo wybuch jest jeszcze zablokowany, dobra. Ale tego mogę i teraz tego mogę. Okej. Okay. Te dwa w dół. Te cztery. O nie, mogę. Okej. Okay.
To mogę pustkę zniszczyć. Czekaj, strzałeczki, znaczki idą. I teraz te wszystkie po kolei pary. No nie, jeszcze za szybko. Okej, okay, tego tutaj. Co teraz? Właśnie. No, nie wiem, dlaczego nie uznało mi wtedy tego puszczenia tych puzzli. One były cały czas dostępne. Przyjrzałem się tym puzzlom jeszcze raz i dostrzegłem, że te puzzle się w ogóle nie trzymają na dwa kabelki, tylko na jeden. Chyba gra policzyła, że chciałem to w dół puścić. No w sumie chciałem to w dół puścić. I w dół nie mogłem. W górę tak. Dobra, 99 level i potem setny na zakończenie odcinka. I tak jak mówiłem, Unpuzzle teraz będzie się co dwa dni pojawiać, żeby tą serię zrobić. To będzie nasza seria teraz na dłużej, czyli w sumie do zakończenia. Do zrobienia obydwóch części, tak? Bo zostały nam jeszcze tylko te dwie części, nie? Ta i potem Unpuzzle R. I będzie cała gra zaliczona. Dobrze. Znaczki mogę wrzucić. Okej. Teraz można tego tu i kolejne znaczki poleciały i pustka na środku no już jest, no sobie będzie gdzie leżeć, jeszcze je wykorzystam ostatni raz. Okej. Teraz już pójdzie z górki, jeszcze przerzucę pustkę przez pustkę dla zabawy. I pustka wybucha. No trochę śmiesznie wyglądało, nie? Jest jeden punkt, którego na pewno na pustce nie będzie, czyli sam wybuch. Samego wybuchu nie będzie na pustym puzzlu. Wybuch to jest tak samo jak pusty puzzle, nie? Tylko że pusty puzzle jest do wyrzucenia, a wybuch... no nie. Okej, level setny. Ostatni na ten odcinek. I wyrzucamy puzelki. Dobra, mogę zrobić w ten sposób i wyrzucić... nie mogę. Więc w ten sposób zrobić sobie nie mogę. Puzzle leży na puzzlu, a nie mogę takich numerów robić. A mogę kółka? Nie, tym bardziej nie. Albo inaczej. Bo mogę tymi też kręcić, nie? Okej. To w takim razie zacznijmy od tej strony, skoro to widać. Okej. No tutaj trochę muszę dłużej pomyśleć. Tu może w takim razie poszukam najpierw puzzli tych na bokach, a potem tutaj na tym krzyżyku będziemy się nimi bawić. Na razie trochę tego nie widzę. Aha. Puścimy. Okej, wiem już co mogę. Właśnie. Kółeczka mogły odlecieć i teraz mogę wyrzucić te dwa w tę stronę. Okej, ruszyło coś. Mogę w tę stronę, tak.
tę stronę, tak? No dobra, to teraz chyba już level będzie skończony. To łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie. Miło było zrobić kolejne 30 leveli. I w sumie chyba przy tych 30 levelach zostaniemy. A może nie 30? W następnym odcinku powiem wam, ile leveli będziemy robić. Bo wiem, że pierwszy odcinek, no to w sumie 30 leveli na pewno nie miał. Znaczy pierwszy odcinek był, a to jest trzeci. To jest trzeci odcinek, a 100 przez 3 się nie dzieli, nie? Okej. Nie mogę nic zrobić, bo ta strzałka tu stała. Chodziło o to, żeby wybuch tam podrzucić i po prostu to zniszczyć. Zadanie wykonane. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. No, już widać, że będziemy się bawić na zielonej i niebieskiej trasie. Na początek następnego odcinka. Cześć!